W Szwecji jest afera i tragedia. Słyszeliście coś o tym? Słyszeliśmy. Aha, no to dobrze. Trump wspomniał, i nagle zaczęły się różne dochodzenia. Okazuje się, że tam jest zapis rządowy, że absolutnie nie wolno podawać żadnych statystyk o przestępstwach, jakich jak dokonują sprowadzani wciąż jeszcze islamiści wewnątrz. Tych grup uchodźców, których oni sobie nasprowadzali do Szwecji. Są podziały i oni się nienawidzą nawzajem. Facet z Erytrei nie gada z facetem z Pakistanu, tylko go nienawidzi. Afgańcy tam nie gadają jeszcze z kimś innym, więc tam są wewnętrzne napięcia i podziały. A Szwecja w ogóle omija temat. Wszystko jest dobrze, nie wolno głośno mówić na ten temat. Sprowadzili 200 tysięcy, chcą sprowadzić następne 200 tysięcy. Chcą I zrobić przywrócić zasadniczą służbę wojskową, więc tam rozmaite rzeczy dzieją się w Szwecji w tej chwili. Tak, ale oni to, to jest utopia. Szwecja to była utopia socjalistyczna od dziesiątków lat i zagranica lewicowa się przyglądała tej Szwecji i mówiła, o, najlepsze mają urlopy macierzyńskie. I urlopy dla ojców wprowadzili, czyli równouprawnienie, i tam raj feministyczny. Wszystko wielki raj w tej Szwecji był, i nagle się okazało, że pod powierzchnią tego raju jest bagno kompletne. A Szwedzi jeszcze nie, chca, nie chcą stanąć w prawdzie, tylko w ramach tej utopii brną w to bagno coraz głębiej, bo w tym roku ma być sprowadzone kolejne 200 tysięcy uchodźców. I oni wierzą w takie czarodziejskie mechanizmy, że jak im się da domek i pensje, to taki facet z Erytrei nagle przyjmie z dnia na dzień po przekroczeniu szwedzkiej granicy wartości szwedzkie, bo przecież chciał do Szwecji pojechać, to na pewno będzie grzecznym Szwedem od dzisiaj. No a On nie ma zamiaru być grzecznym Szwedem, tylko ma zamiaru się najeść i wyspać w Szwecji za cudze pieniądze i na tym mu zależy, natomiast chce pozostać nadal Erytrejczykiem jest znacznie gorzej, bo gdyby chciał tylko pozostać Erytrejczykiem, w tym nic złego by nie było, ale są miasta w Szwecji, w, którym, w których rabunek jest na porządku dziennym, do, którego, do których już nie ma, albo tak przynajmniej mówią, że nie ma wstępu policja. Donald Trump powiedział o tym kilka dni temu, kilkanaście miesięcy temu powiedział o tym Jarosław Kaczyński, wywołując wielką, lawinową burzę w polskich mediach. No, i w amerykańskich mediach też się zrobiła burza, bo ambasador szwedzki powiedział, że w ogóle nie ma o czym wypowiadać się, bo żadnego problemu nie ma. Trump wszystko zmyślił. Dziennikarze rządowych gazet szwedzkich to samo, Bełkocik jakiś, natomiast jak zaproszono dziennikarzy y, y, innych mediów szwedzkich, internetowych, albo po prostu Szwedów zamieszkałych w Ameryce, którzy są profesorami i tak dalej, to oni już Zaczęli co innego mówić. Zaproszono do telewizji dziennikarkę brytyjską, która do Szwecji pojechała. Ona stwierdziła: Ja nie lubię Trumpa, chcę sprawdzić. Pojechała, zrobiła taki reportaż, że natychmiast polubiła Trumpa. <gryw> Jak pojechała do Szwecji, powiedziała: Ludzie, natychmiast trzeba stawiać mur. Po tym, co zobaczyłam na własne oczy w Szwecji, jadąc tam przekonana, że Trump kłamie. No, wczoraj się wypowiadała w telewizji yy, amerykańskiej na ten temat, no, opisywała tę te sytuację, jak Szwedzi są steroryzowani przez tych imigrantów, a nadal ich zapraszają. I teraz uwaga, jak to się ma do Polski? Bo my tam sobie bełkocemy z Krzysztofem Skowrońskim na tematy jakieś abstrakcyjne. Yy, jest prom do Szwecji, który szybko pływa. I jest prom ze Szwecji do Polski. I teraz w Szwecji jest już milion tych gości. Którzy korzystają ze szwedzkich domków i ze szwedzkiego darmowego jedzenia i przedszkoli, i tak dalej, natomiast chcą nadal być Erytrejczykami, oni przyjechali robić dżihad. Oni chcą zostać sobą. Chcą, żeby ten teren, na którym mieszkają w większości, całe dzielnice szwedzkie, miał meczety i był właśnie ich krajem. Nas tu jest większość i chcemy po swojemu rządzić. Skoro jest prom do Szwecji, jest prom ze Szwecji, to, a tam jest milion już takich gości to są w stanie wsiąść na promy i się przypłynąć do Polski, bo w Polsce jest jakiś cholerny obóz, do którego na razie zamknięto 21 Syryjczyków naszych braci, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że w tym obozie za dwa miesiące, za 5 miesięcy będziemy mieli tysiąc Syryjczyków, którzy z Czech czy skądś tam przyszli do Polski i my zamiast ich wywalać z powrotem do Syrii, to ich do obozu jakiegoś tam sprawdzamy, czy oni są grzeczni. A w Szwecji akurat się zrobi dżihadzik, się wsiądzie na promy i ta armia przypłynie sobie do Polski i będziemy mieli potop szwedzki erytrejczyków. Ale mamy taką piosenkę, Laoczenie. nie wiem czy pamiętasz. Noe, Utopie waszą utopie. Utopie w potopie. W potopie krwi waszej, lachy rizaci. No nie znam tej piosenki, ale wyobrażam sobie ciąg dalszy jej. Yy, ta, tak jest. Dobrze. O, o, o... Proszę Państwa, jesteśmy zagrożeni. W Niemczech 2 miliony yy, ludzi, z których duża część i Niemcy nawet nie są w stanie powiedzieć, jaka, chce obcinać głowy niewiernym, czyli nam rzymskim katolikom. W Szwecji kompletny bałagan opisany przed chwilą. Yy, po wschodniej stronie jest wojna na Ukrainie i też nieciekawie. A z Czech przyszli jacyś tam przemycali się ze strony czeskiej, więc Czechy też nie kontrolują tej granicy. No w takiej sytuacji jesteśmy i teraz oszukiwanie się, że a idzie wiosna, będą jabłka, będzie dobrze, będą kwiatki i tulipanki. Nie ma sprawy, bo to przecież to w Szwecji za morzem się dzieje, to w Niemczech się dzieje za granicą, tam niech Niemcy się tym przejmują, a w Polsce jest spokój. Nie! Kaczyński musi zamykać granicę. Kaczyński, czy go lubita, czy go nie lubita, musi budować obozy. Wysiedleńcze dla tych dziadów, którzy przyjadą tutaj, tylko Kaczyński trochę jest za mały i nie chodzi mi o jego wzrost. Teraz to nie są głupie dowcipy. On jest za mały w sensie poparcia społecznego dla takich radykalnych akcji przeciwko islamowi, i on jest za mały, jeśli o męskość chodzi, bo powinien stanąć, powiedzieć: Ludzie, jest jak mówię. No, a on tak trochę się układa z lewicą, z prawicą, tak trochę z Europą, że tak, no, tak, spróbujmy jakoś przelawirować przez temat. Nie da się przez ten temat przelawirować. Potrzebny jest generał, mężczyzna, nie Jaruzelski, tylko osobowościowo generał, który powie: nie, koniec, wypowiadamy umowy międzynarodowe o przesiedleniach, wsadzamy skórkowańców na statki towarowe, w kontenery, wywalamy ich na wybrzeżu Tunezji, bo nie chce nam się płynąć do Syrii, i niech sobie tam radzą sami. Nie chcemy tutaj islamu. Na razie e, takich problemów na szczęście w Rzeczpospolitej nie ma. To jest nieprawda. No, problem jest. No, jak, jak nie ma? Jak za granicą niemiecką jest, a no, w Polsce nie ma. Przez granicę śmierdzi. W Szwecji jest, w Polsce nie ma, przez nie ma. granicę śmierdzi. śmierci. No, śmierdzi. Wojna na Ukrainie jest, w Polsce śmierdzi. No jak już śmierdzi, to znaczy, że już gaz się ulatnia. No, proszę pana. No nie, jest problem. Problem trzeba się zajmować, zanim wybuchnie gaz. To prawda, panie redaktorze. Tak widać świat Arizony, gdzie okna są na dwie strony, a w, w środku a cztery strony. Arizony cztery strony. Arizony cztery strony, a w środku ścian działowych nie ma. No, ja mam komin, tylko który utrzymuje całą tę strukturę, i tam komin jakimś jest podziałem, ale zasadniczo mogę z y, prawie każdego punktu wnętrza mego spojrzeć na cztery strony świata, tak. Wątek amerykański odkładamy. Będziemy się tak, temu. ja mogę Ci powiedzieć, co się o Polsce tutaj pisze. O! Nic. O! <noise> Nic. Natomiast o Europie dwie sprawy wybuchły: jedna za sprawą samego Trumpa, a druga tak po prostu. Jak ja dowiedziałem się tego, co Ci zaraz powiem, a Ty na ten temat wiesz więcej pewnie, to nie chciałem wierzyć, i aż sprawdziłem to u moich znajomych w Polsce. Otóż amerykańska telewizja, rozkładając ręce i robiąc ogromne oczy, podała informację, że Parlament Europejski, czyli instytucja okrągła, gdzie się mają spotkać w okrągłym pomieszczeniu wszystkie opcje wymienić poglądy i w ramach demokratycznej procedury odbyć głosowanie w tym że w parlamencie europejskim który tak ma działać zainstalowano guzik u szefa który prowadzi zebranie u marszałka nazwijmy go zapomniałem jak ten dziad się nazywa w Unii Europejskiej i on będzie mógł guzikiem który ma w pulpicie swoim wyłączyć mikrofon osobie przemawiającej Odciąć transmisję telewizyjną, i w momencie, kiedy to zrobi, również zostanie ten fragment przemówienia wykasowany ze wszystkich archiwów i nie będzie go można obejrzeć nawet przez internet. Cenzura za pomocą czerwonego guzika w pulpicie. Y Uchwalili coś takiego, że ze względu na możliwą mowę nienawiści, na możliwe brzydkie wypowiedzi na temat islamu jako religii, która przecież jest religią pokojową, musieliśmy zainstalować taki guzik, on nie będzie nadużywany, wolność słowa zostanie zachowana, ale jakby ktoś wygłaszał tezy, jakieś brzydkie, no bo przecież może przyjść ktoś, kto w Parlamencie Europejskim będzie chwalił Hitlera i co wtedy? Mamy ten czerwony guzik i przewodniczący parlamentu będzie naciskał w czasie obrad na guzik i nie będzie nic słychać ani widać w transmisji telewizyjnej. Tego nie wiedziałem, ale przez 15-20 minut, może pół godziny, słuchałem debaty w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy. To była debata, która była tłumaczona od razu na, na język polski i muszę powiedzieć, że. Nic nie można było zrozumieć, i sobie pomyślałem, że ci wszyscy ludzie, którzy są w tym Parlamencie Europejskim, absolutnie nie mogą rozumieć sami siebie, jeżeli słuchają tych tłumaczeń w swoich językach, których ja wysłuchałem. Po pierwsze, te tłumaczenia nie oddają w ogóle sensu tego, co mówią. To są porwane słowa, które docierają jak takie bardzo ostre żyletki do świadomości człowieka i go tak kroją wewnętrznie. Jak słyszysz, że to jest. Mowa, nowomowa, nie wiadomo jaka mowa. I to tak trwa, było zdecydowanie gorzej niż na, 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 na lekcjach, już nie wiem, jakich tak lekcji. Na lekcjach chemii na przykład. Tak, akurat chemię lubiłem, bo pani od chemii jadła cukierki za kotarą, także z lekcjami chemii w liceum przynajmniej kłopotów żadnych nie mieliśmy. Ale jak na lekcji chemii, tak, to, to tak w parlamencie. To ciekawe, bo media o tym czerwonym guziku. W żadnych mediach nie przeczytałem niczego na temat tego czerwonego guzika, i ciekawe, że telewizja amerykańska zwróciła uwagę na ten czerwony guzik, który znajduje się w pulpicie marszałka, marszałka Sejmu, czyli szefa Parlamentu Europejskiego. Teraz no, jest... Zwrócili uwagę, dlatego że tutaj bardzo ceniona jest wolność słowa. Pierwsza poprawka do Konstytucji, pierwszy dopisek do Konstytucji mówi właśnie o tym, że w żaden sposób nikt, nigdy nikomu nie może. Może ograniczyć wolności słowa i ona chroni treści przykre dla innych. Po to została wprowadzona. Zawsze w społeczeństwie istnieją treści przykre dla innych. Na przykład ktoś przychodzi, wychwala Hitlera. To są treści przykre. Mowa nienawiści to są treści przykre. Mają być chronione w Ameryce taka jest koncepcja dlatego, że lepiej jest usłyszeć, że one istnieją w czyjejś głowie. I lepiej jest policzyć, ile tych głów jest, niż zamykać się na te informacje i wtedy gdzieś pod dywanem, po cichu ludzie i tak te treści wypowiadają, tylko one nie wchodzą do debaty publicznej. Nie możemy wtedy tych ludzi, którzy wychwalają Hitlera, wejść z nimi w dyskurs na żadnym poziomie, bo my nie wiemy o tym, że oni istnieją, bo zabraniamy im mówić. Nie możemy ich przekonać do tego, że Hitler był niedobry. Dlatego właśnie należy dopuścić mowę nienawiści do publicznej debaty. Ale... Dlatego w Ameryce wszyscy o wszystkim mogą mówić, nawet jeśli tobie, a szczególnie jeśli tobie się to nie podoba, co oni mówią. Ale tak idealizujesz Amerykę? Poprawność polityczna to jest, cecho, jest cechą dyskursu amerykańskiego na uniwersytetach. Poprawność polityczna równowaga. Rozmaitych rzeczy, te wszystkie przepisy poprawnościowo-równościowe zostały zaszczepione w Ameryce, a tak, może nawet są, wyszły z Ameryki? To są przepisy prawa wewnętrznego na prywatnych uczelniach. Dwie różne rzeczy. W prywatnej uczelni możesz sobie ustanowić dowolne przepisy, i uczelnie amerykańskie to jest takie siedlisko, takie gniazdo lewactwa od kilkudziesięciu lat. Kiedy indziej możemy pogadać, skąd to się wzięło, to jest w pewnym sensie naturalny proces namnażania się pewnej choroby. Jak już masz zarazki tej choroby, to one się w tobie mnożą i uniwersytety są skażone, ale to są prywatne, nie ma państwowych uniwersytetów w Ameryce, prywatne instytucje, które sobie mogą wewnętrzne przepisy ustawiać jak, ch jak chcą. Natomiast w przepisach federalnych chroniona jest każda mowa. I Amerykanie są wyczuleni na to. Na uniwersytecie prywatnym nie możesz tego powiedzieć, ale już za bramą uniwersytetu możesz. I nie może cię nikt skazać za to, że chwalisz Hitlera. Co jest dobre, bo przynajmniej wiemy, że jest jeden gość w naszej wiosce skurkowany głupek, który Hitlera chwali. Trzeba z nim pogadać, bo no, mój chrześcijański obowiązek jest spróbować go przekonać, że głupio gada. No, i Amerykanie, jak zobaczyli, że Parlament Europejski to, to, jest, to jest kłótnia intelektualna, że w parlamencie ktoś wpadł na pomysł cenzury i czerwonego guzika. W parlamencie, który ma służyć temu, że wybrani przedstawiciele różnych grup, reprezentując te grupy, wygłaszają poglądy tych grup, które ich wysłały. I w parlamencie europejskim jakiś tam delegat przychodzi, i nie może wygłosić zdania, które delegaci, którzy, który jego elektorat mu kazał wygłosić, bo jest cenzura. No to jest niepojęte dla Amerykanów i wczoraj się wypowiadał jakiś tam przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, Brytyjczyka wzięli, bo mówi po angielsku, i on bronił tego czerwonego guzika. Cenzurę macie w Europie. Tak stwierdzam, no to nie po raz pierwszy, ale to jest taki ogromny czerwony guzik który się powinien zapalić w każdej państwa głowie. To, co mówiłeś wcześniej o tych tłumaczeniach, no cały ten parlament powinno się zamknąć, bo to jest jeden wielki bełkot. Natomiast w obronie tłumaczy powiem tylko tyle, jak przetłumaczyć sensownie bełkot. Jeżeli w źródłowym oryginale bełkoce parlamentarzysta mm. europejski, to ten tłumacz, którego ty słuchałeś, musi ci tłumaczyć żyletki, które ci tną głowę na kawałki, bo no taki wsad dostał.